Dzień dobry, Agnieszka Baran. Oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium, dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. W dzisiejszym serwisie kłopotliwe dla kierowców skrzyżowanie zostanie przebudowane. Urządzenia Via Auto do wzięcia, w magistracie dobiega końca akcja promowania przejazdu obwodnicą miasta, a także pokażemy, jak gliwiccy uczniowie spędzają wakacje w naszej redakcji. Wiadomości zaczynamy od dobrych wieści dla kierowców. Zamiast pajączka dwa mniejsze skrzyżowania. Znane nie tylko w mieście, ale w regionie jedno z najbardziej kłopotliwych skrzyżowań czeka przebudowa. W miejscu ruchliwego skrzyżowania w centrum miasta powstaną dwa niezależne skrzyżowania. Jedno połączy ulicę Daszyńskiego, Jasnogórską, Wieczorka i Kozielską. Będzie to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Drugie połączy ulicę Daszyńskiego z Sobieskiego bez sygnalizacji. Podczas prac zostaną usunięte tory tramwajowe, zmieni się położenie przystanków autobusowych, pojawią się nowe miejsca postojowe. Zostanie też przebudowana zatoka autobusowa na ulicy Jasnogórskiej. Etap projektowy już się zakończył. Trwają procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Termin realizacji nie jest jeszcze znany. Akcja promowania przejazdu autostradową obwodnicą Gliwic powoli dobiega końca. Jak poinformował magistrat, mieszkańcy odebrali już ponad 90% z 10 tysięcy elektronicznych urządzeń Via Auto. Ostatnie kilkaset sztuk wciąż czeka w holu na pierwszym piętrze obok pokoju numer 146 i dawnej sali sesyjnej w godzinach pracy magistratu. Urządzenie Via Auto zastępuje w ruchu lokalnym bilety zerowe. Działa jak pilot do bramek i pozwala na szybki przejazd przez bramki oznaczone napisem Viatol. Ale aby urządzenie działało, należy je doładować minimalną kwotą. Może się też przydać podczas wakacyjnych wyjazdów na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Warto zaznaczyć, że przepustowość na bramkach elektronicznych jest 4 razy większa niż na tych z ręcznym poborem opłat. Wakacje w pełni, może pogoda czasem nie jest stricte wakacyjna, ale najważniejsze jest to, że niektórzy z nas mają wolne. Jednak przerwa od szkoły nie oznacza wcale przerwy od pracy nad sobą, a już tym bardziej nudy. Dzieci, które zdecydowały się na półkolonie organizowane przez Studio Aktorskie Witwit, odwiedziły naszą telewizję. Poza oprowadzaniem po redakcji dzieci miały okazję wystąpić przed kamerą i trzeba powiedzieć, że wyszło im to śpiewająco. Kto wie, może wśród nich jest mój następca. Jaki jest twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to czerwony, żółty i niebieski. A twój? Czerwony i czarny. Różowy i fioletowy. No to mamy kolory, a kolory. Kim byście chcieli być w przyszłości? Prezydentem. A ja chciałbym być kolejarzem może. Czy tobie się podobał dzisiaj ten taniec, którego się uczyliśmy? Tak. A tobie? Też tak. Jaki jest wasz ulubiony owoc? Papaja. Truskawki. Jakie masz hobby? Gotowanie. Ja mam bardzo zainteresowanie tańca i na instrumentach, jak ktoś gra. Moje zainteresowanie to są zwierzęta, taniec. Gdzie chodzisz do szkoły? Na Zubrzyckiego. A gdzie ty chodzisz? Na Pszczyńskiej. Jakie lubicie ubierać rzeczy na co dzień? Ja najbardziej lubię ubierać spódniczki lub sukienki i po prostu różne rzeczy bardzo lubię ubierać. Ja lubię ubrać sukienki, spódniczki, koszulki z krótkim rękawkiem, krótkie spodenki, rajstopy, wszystko. Ja sukienki, spódniczki, wszystko. Dobiegły końca jubileuszowe 90. Mistrzostwa Polski w tenisie. Na przestrzeni tygodnia w Gliwicach rozegrane zostały mecze kobiet i mężczyzn w grze pojedynczej i podwójnej oraz w grze mieszanej. 17-letnia Daria Kuczer sięgnęła po tytuł mistrzyni kraju. U panów nowym mistrzem Polski został 19-letni Hubert Hurkacz. Dwa tytuły zdobył dla Górnika Bytom Mateusz Kowalczyk, który wspólnie z Szymonem Walkowem wygrał turniej debla, zaś razem z Agatą Borkman triumfował w mikście. W grze podwójnej
Mężczyzn i kobiet zwyciężyły Aleksandra Buczyńska i Daria Kuczer. Zawodnicy podzielili między sobą najwyższą w historii mistrzostw pulę nagród w wysokości 70 tysięcy złotych. Turniej udał się nie tylko pod względem sportowym, ale także organizacyjnym. Pomimo święta piłki nożnej we Francji, trybuny na kortach wypełnione były wiernymi kibicami. I tym sportowym akcentem kończymy wtorkowe wydanie wiadomości. Wyniki naszej codziennej pracy można znaleźć na tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. A w związku z trwającymi mistrzostwami piłki nożnej 2016 przypominam, że wszystkie mecze można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. W tym celu należy skontaktować się z biurem obsługi abonenta pod numerem telefonu 32 301 4000. Dziękuję za dziś i do zobaczenia jutro.